zysk czy rozwój, czy coś, co jest więcej niż mniej, jest naturalną konsekwencją czy naturalnym prawidłem naszego powołania. Pieniądz nie tylko jest dobry i jesteśmy powołani nie tylko do tego, żeby pieniądze pomnażać, ale można by nawet postawić taką tezę, że nie ma czegoś takiego w Ewangelii jak bezinteresowność. Albo inaczej, można mówić o prymacie zysku nad bezinteresownością. No bo pomyślmy, Jezus opowiada o tych, którzy się modlą na pokaz, albo dają jałmużnę na pokaz, albo poszczą na pokaz, i mówi tak, oni już otrzymali swoją nagrodę. A ty, jeśli chcesz pościć czy dawać jałmużnę, to zrób to tak i tak i tak i wtedy otrzymasz nagrodę od Ojca, który widzi to, co jest w ukryciu. Albo na przykład w błogosławieństwach Jezus nie mówi błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem fajnie być ubogim w duchu, ale albowiem oni, co posiądą, mają Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. A więc chodzi naprawdę ostatecznie o zysk. Chodzi ostatecznie o to, że my coś z tego zyskamy. Piotr pyta się Jezusa, Panie, co z tego będzie, żeśmy poszli za Tobą? Zostawiliśmy domy, pola. A Jezus nie mówi, o Piotrze, dlaczego nie jesteś bezinteresowny? Za mną po prostu trzeba pójść, tak, być bezinteresownym, wolontariuszem. Ale Jezus mówi do niego, Piotrze, 100 razy tyle otrzymasz domów, pól, dzieci, jak za mną pójdziesz, a w przyszłym życiu odziedziczysz Królestwo Boże. No i Piotr mówi, a no to się opłaca. Jak tak, to się opłaca. Chrześcijaństwo jest najbardziej opłacalną, można powiedzieć, inwestycją człowieka. Jeżeli rezygnujemy, jeżeli nawet umieramy, jeżeli nawet chcemy być męczennikami, to tylko dlatego, że to jest najlepsza inwestycja, jaka może być. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że ideałem czy celem nie jest bezinteresowność, rozumiana w sensie bardzo szerokim, ale że ideałem i celem jest zysk, jest nagroda. Będąc powołani do rozwoju, jesteśmy absolutnie powołani do sukcesu. Popatrzmy nawet na Jezusa. On przechodzi próbę z szatanem na pustyni i pokuszeniu po tej próbie ma taki zysk czy taką siłę, że może przez 3 lata nauczać i czynić cuda. Potem przechodzi kolejną próbę, swoją śmierć. Umiera, ale ta śmierć jest zyskiem. Jakim zyskiem? Zmartwychwstaje. Otrzymuje coś więcej niż miał przedtem. A więc zysk czy rozwój, czy coś, co jest więcej niż mniej, jest naturalną konsekwencją czy naturalnym prawidłem naszego powołania.